Witam Państwa bardzo serdecznie. Będzie o data miningu, a właściwie o danych dla data miningu. Pomyślałem sobie, że skoro konferencja jest jubileuszowa, w dodatku akademicka, to troszeczkę bardziej akademickie, przynajmniej część tego tematu też powinna się pojawić, prawda? Czyli oprócz tego, że sobie pokażemy technologię, która wcale nie jest nowa. Microsoftowy data mining się nie zmienił w SQL 2012. Jest to samo, co było w 2008 i prawie to samo, co było w 2005. To jednak całkiem dobrze się sprawdza ta technologia. Czyli parę słów o technologii, a potem już właśnie o tych danych. Czyli spróbujemy sobie odpowiedzieć na te pytania. Nie wiem, czy na wszystkie trzy. Może na te trzecie zabraknąć nam czasu, no ale to zależy w dużym stopniu od Państwa. Również może uda nam się porozmawiać podczas tej sesji. Krótki slajd autoprezentacji. Nazywam się Marcin Szeliga i pracuję z SQL serwerem wyłącznie od ponad 15 lat. Nie tylko jeżeli chodzi o ten business intelligence, ale również o silnik relacyjny. O mniej więcej półtora roku temu z kolegą Łukaszem uruchomiliśmy taki mały projekt. Nazywa się to SQLExpert.pl. Jak ktoś z Państwa ma jakieś pytania dotyczące SQL serwera, tam na blogu czasami można znaleźć odpowiedzi na te pytania. A jak nie, proszę pisać do mnie na ten adres. Jeżeli pytanie będzie ciekawe i nieszablonowe, to ja postaram się znaleźć na nie odpowiedź i też na blogu to opisać. Chyba tyle o mnie. No dobrze. Zaczynamy. Czyli po pierwsze, króciutko o narzędziu, po to, żeby Państwu tak naprawdę te pytanie, jakiego typu dane potrzebujemy do data miningu, jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać Państwu, czy przypomnieć Państwu, jak łatwo się tworzy modele data miningowe w SQL serwerze. No to pewnie Państwo wiedzą, prawda? Jak to zrobić? Jest ktoś na sali, kto w ogóle nie ma żadnego doświadczenia z data miningiem i tak słucha i nie wiadomo zupełnie o co chodzi. Dobrze, to właśnie spróbuję sobie króciutko to pokazać. Potem mamy tam taką sesję, powiedzmy, akademicką, ile potrzebujemy danych do data miningu, bo na to pytanie można znaleźć odpowiedź, stosunkowo prosto nawet. No i potem, jak wspominałem, jeżeli nam się uda, to pokażemy też sobie, co zrobić z tymi wartościami null, tak? Czyli z brakującymi danymi. Punkt wyjścia do data miningu, czyli do eksploracji danych, jest taki, że musimy sobie przygotować dane. Obojętnie, jakie zadanie przed Państwem stanie, czy to jest, nie wiem, prognozowanie sprzedaży, analiza jakiegoś ryzyka kredytowego, cokolwiek, te dane, które Państwo dostaną, zawsze będą nieadekwatne, błędne, niespójne, niekompletne, nieprzygotowane do data miningu. OK? I teraz trzeba będzie sobie te dane jakoś ocenić. Tych danych prawdopodobnie będzie dużo. Co więcej, atrybutów, czyli na przykład informacji opisujących klienta, informacji opisujących produkt, czy co tam jeszcze, też będzie dużo. To będą takie, powiedzmy, tabele z dużą ilością kolumn. Tak to sobie wyobraźmy. I teraz naszym zadaniem jest ocenić te dane, zależności między nimi, bo tak naprawdę algorytmy data miningowe szukają jakichś ukrytych zależności w tych danych, szybko i efektywnie. Inaczej niż porównując na przykład każde dwa zestawy atrybutów ze sobą, dwa atrybuty ze sobą i zastanawiając się, są skorelowane czy nie. Można, tylko byśmy tego projektu nie skończyli. No i teraz, jak to zrobić szybko i efektywnie? Używając data miningu, prawda? No to zaczynamy od bardzo prostej demonstracji. Czyli tak, dane, z którymi będziemy pracowali przez chwilę, dwa zestawy danych na dzisiaj dla Państwa przygotowałem. Pierwszy jest taki, który może Państwu coś mówić, a może nie, to jest lista pasażerów Titanica. Ciekawe, z którego rejsu Titanica, prawda? I jest informacja o tym, jak się skończył ten rejs dla danego pasażera. My się zastanowimy, dlaczego tak, a nie inaczej. OK? To zaczynamy od tego. Zaczynamy od tego. Business Intelligence Development Studio Państwo już znają i widzieli. Mamy już data source i data source view zdefiniowane. Data source view to jest ta tabela Titanic między właśnie, tak? Czyli to samo, co było w Excelu, jest też w SQL serwerze. Dobra. I jak patrzyliśmy tego Excela, to tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego ta osoba przeżyła, a ta nie. O, ta nie. Ja nie widzę w każdym razie, dlaczego. Pewnie jakieś zależności między cechami tych osób tam są ukryte. No to sprawdźmy te zależności. Czyli co? Krótko, jak się buduje modele data miningowe? Musimy sobie wybrać algorytm. Do tego celu najlepiej nadaje się naiwny klasyfikator Bayesa.
Tych algorytmów, jak Państwo widzieli, trochę tam było. Bo naiwny klasyfikator Bayesa wcale nie jest naiwny, jeżeli chodzi o ocenę danych, tylko do klasyfikacji się nie nadaje, czyli do predykcji. I teraz, skąd bierzemy dane? Z tabeli Titanic. A, najważniejsze pytanie, czyli jakie atrybuty będą wejściowe, jakie wyjściowe, i my robimy tak. Szukamy zależności między wszystkimi atrybutami. Tak? Algorytm, czy implementacja tego algorytmu w SQL serwerze jest na tyle sprytna, że będzie pilnował, żeby tam, prawda, oddzielić atrybuty wejściowe od wyjściowych dla tych samych przypadków. Niczym się nie martwimy. Wszystkie dane do analizy, nic do testów. Niech się to nazywa Titanic 1, nie ma znaczenia. Model już jest, struktura już jest. O, przepraszam, tu chciałem kliknąć. Zostaje tylko przetrenować ten model. Dlaczego wybraliśmy naiwny klasyfikator Bayesa? Między innymi dlatego, że jest najszybszy. Nie ma szybszego algorytmu w tym zestawie 9, które tam Państwo widzieli. To już jest gotowe. Close, close. I teraz to wygląda mniej więcej tak. Spróbuję to zrobić ciut większe. Czyli zrobię tak. Nas interesuje na przykład survived. Tak? Gdzieś tu powinno być survived. Tu. I jedziemy na dół. Widzą to Państwo, czy trzeba troszeczkę powiększyć, co się tutaj dzieje? Dobra. No i szukamy pierwszego predyktora dla survived. O, od razu się znalazło. Nie, to survived na razie wskazuje na coś innego, czyli zależności pomiędzy innymi atrybutami. O, pierwszy wydaje się, który wskazywał na survived, to jest klasa. Czyli to, czy ktoś podróżował tam klasą business, premium, czy może bezklasowo. Ale przy okazji, proszę zwrócić uwagę, no i to będzie tak dalej i dalej, tak? Na pewno tam jeszcze, o, tutaj się znalazł, płeć. Też. Bycie kobietą pomagało w tej sytuacji. Jasna sprawa. Ale proszę zwrócić uwagę, że ja mam zależności pomiędzy wszystkimi atrybutami wyświetlone, tak? Czyli ja bardzo łatwo sobie mogę w ten sposób zobaczyć, który atrybut, która cecha jest jakoś powiązana funkcyjnie z inną. Wszystko naraz. Trwało to 2 minuty. I teraz widzę, że na przykład name to jest coś, czego raczej nie powinienem dalej używać w modelach data miningowych, tak? To jest atrybut niepowiązany z pozostałymi. Wyrzucamy go. Świetnie. Czyli innymi słowy, to, że zaczęliśmy od tego widoku, to wcale nie było bez sensu. Ten atrybut wypada. Możliwe, że jeszcze jakieś inne wypadną. Nie wiadomo. Może trzeba będzie jeszcze jakoś dodatkowo przygotować. Ale pierwszy pogląd na dane mamy. Według mnie pokazuje to trochę inną historię niż to, co widzieli Państwo po prostu tutaj. Nie? OK? Do tego, dlaczego kto przeżył, a kto nie, to jeszcze wrócimy. No, ale wszystko po kolei. Czyli mieliśmy okazję zobaczyć, jakie są zależności pomiędzy atrybutami. Po drugie, musimy te atrybuty też jakoś wybrać. Musimy wiedzieć, które atrybuty są dobre, a które niedobre, do danego zadania je dopasować. Do danego algorytmu również. Na przykład naiwny klasyfikator Bayesa nie radzi sobie z wartościami ciągłymi. Wszystkie musi mieć wartości dyskretne. Drzewa decyzyjne z kolei na odwrót. Teoretycznie radzą sobie z wartościami ciągłymi, ale bardzo słabo. Co chciałbym właśnie Państwu za chwilę pokazać. O, ale nawet nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że są takie typy atrybutów, o których Państwo powinni wiedzieć, że należy się ich pozbyć albo je dostosować w każdym wypadku, w każdym projekcie data miningowym. No bo co? Jak atrybut ma tylko jedną wartość, to właściwie jest stałą, a niezmienną. Nie ma zależności funkcyjnej między tą jedną wartością, na przykład kraj Polska, a czymkolwiek innym, jak mamy klientów tylko z Polski. Widzieli Państwo, że jak atrybut jest unikatowy, na przykład to nazwisko, to też trudno znaleźć statystyczną zależność między nazwiskiem a czymkolwiek innym, prawda? Takich też się należy pozbyć. Monotoniczne atrybuty to są wyjątkowo podstępne sytuacje. Może historia, która się wydarzyła w jednej firmie, jednego ubezpieczyciela. Analizowaliśmy ryzyko, znaczy to, czy komu warto pożyczyć pieniądze, a komu nie. Tak to, tak to właściwie było, to był bank. I okazało się, że model był doskonały. 99,99 ileś tam tych dziewiątek dokładności i wiarygodności. To się w rzeczywistości nie zdarza. No i
Jak patrzyliśmy troszeczkę dokładniej, dlaczego ten model jest tak doskonały, to się okazało, że najsilniejszym predyktorem na temat tego, czy ktoś będzie wpadnie w windykację, czy nie, tak było postawione pytanie, było to, z kim ostatnio się ta osoba kontaktowała w banku. Okej? No bo trenujemy na danych historycznych, tak? I na tej podstawie wnioskujemy o przyszłości. Mamy bazę klientów w banku. I jak się Państwo może spodziewać, nie wiem, ktoś z Państwa pracuje w bankowości? Tam są różne departamenty. Każdy departament ma swój własny numer wewnętrzny albo numer telefonu. I jeżeli ktoś do nas dzwoni z departamentu windykacji, to nie wróży za dobrze, nie? I ta informacja też była w danych. Ukryta w polu numer telefonu, z którego dzwoniono ostatnio do klienta. I co? I okazało się, że jak do kogoś dzwoniono z działu windykacji, to ta osoba ma problemy ze spłatą kredytu. Atrybut monotoniczny, czyli przemyciliśmy informację z przyszłości, której normalnie nie ma. Jak będziemy oceniali zdolność, znaczy, czy pożyczyć, czy nie kogoś, no nie wiem, ja idę do tego banku i mówię, chciałbym pożyczkę, to tam jeszcze nikt do mnie z tego banku nie dzwonił, prawda? Więc tej informacji nie ma. Ona była przemycona z przyszłości, dlatego ten model był za dokładny, tak się nie zdarza. No takie informacje, takie atrybuty warto o nich wiedzieć i je wyeliminować. Niestety nie jest łatwo je znaleźć. Moja zasada jest taka, że jak model jest właśnie zbyt dokładny, znaczy, że gdzieś tam atrybut monotoniczny się ukrył. Co dalej o atrybutach? Zależny lub niezależny, to widzieliśmy te relacje między atrybutami. O anachronistycznym rozmawialiśmy. Monotoniczność to jest to, jak coś ciągle rośnie. Na przykład data urodzenia. Data urodzenia też się nie nadaje. Zgadzam się Państwo pewnie ze mną. Ale z daty urodzenia można wydobyć pewną informację bardzo przydatną. Wiek choćby, tak? Wiek jest w porządku. Jeżeli okazuje się, że osoby pomiędzy 20 a 30 rokiem życia są dobrymi klientami, to tak jest zawsze. Natomiast to, że ktoś się urodził w roku 71, to nie ma znaczenia dla osób, które się urodziły w każdym innym, prawda? Algorytm aż taki sprytny nie jest, to trzeba przygotować troszeczkę te dane. No i kończąc już tą krótką opowiastkę o atrybutach, chciałbym powiedzieć, że wrócić do tego, że są dyskretne i ciągłe. I że to, czy są dyskretne, czy ciągłe, ma duże znaczenie dla algorytmów. I to teraz Państwu pokażę. Jak to Państwu pokażę? Otóż dowiemy się w końcu, dlaczego ktoś przeżył lub nie tą katastrofę Titanica. Użyjemy sobie troszeczkę innego algorytmu. Użyjemy sobie drzew decyzyjnych do tego, bo będziemy klasyfikowali. Przeżył, nie przeżył. Ja to już mam tu przygotowane, ale szybko jeszcze chyba powinno nam się udać to zbudować, te dwa modele. No dobra. Czyli drzewa decyzyjne tym razem, te same dane o klientach, możemy dla uproszczenia zrobić w ten sposób tak naprawdę. Chociaż pewnie wiemy już, że niektórych atrybutów nie chcielibyśmy zabierać, na przykład ten name. No to żeby być konsekwentny z poprzednią demonstracją, przynajmniej to odznaczę, dobrze? To, że jest więcej niż jeden predict, czyli po prawej stronie równania atrybut, to oznacza, że będzie więcej niż jedno drzewo decyzyjne zbudowane po prostu. I tyle. Danych jest mało, komputer jest wystarczająco szybki. Mógłbym tu klikać, ale szybciej mi jest po prostu zrobić tak. Proszę zwrócić uwagę, że wiek, liczba czy numer łodzi, do której dana osoba ratunkowej była przypisana, to są atrybuty ciągłe. Liczba dzieci, z którymi podróżowała, to jest atrybut ciągły i tak dalej, i tak dalej. Next. Wszystkie dane do treningu, nic do testów. Niech się nazywa Titanic II. Gotowe. I teraz trenujemy ten model. Troszeczkę dłużej niż w przypadku innego klasyfikatora Bayesa. Ale nie tak, żeby Państwa zanudzić. Gotowe. Close. To jest nasz model. I nas interesuje drzewo nie na wiek zbudowane, tylko na survived. Po prawej stronie, czyli przewidywanym atrybutem wyjściowym będzie survived, czyli klasyfikujemy te osoby pod względem tego, czy ktoś przeżył, czy nie na tą katastrofę. I zrobimy sobie tak, że bardziej Państwa interesuje przypadek, ktoś przeżył, czy nie przeżył? Przeżył, okej. Okay. To im ciemniej, tym lepiej teraz, tak? Zaczęliśmy mniej więcej od takiego podziału, jak tutaj Państwo widzą, 60 do 30%, tak? 60% pasażerów zginęło.
Ok? Ale jak popatrzymy tutaj na ten węzeł, to okazuje się, że bycie kobietą zwiększa nasze szanse z przeżycia z 30 do 70%. Tak przynajmniej oficjalne historie o Titaniku podają. Są też tam historie spiskowe, które mówią, że ktoś spreparował te dane i tak wcale nie było. Potem, jak się, potem można rozpatrywać ze względu na klasę, jak widać, tak? Bycie kobietą i podróżowanie w tej klasie biznes praktycznie gwarantowało nam przeżycie tej katastrofy. Zgadza się? Natomiast jak się było mężczyzną, to już lepiej było mieć numer łodzi ratunkowej przypisany. Wtedy jakaś szansa na przeżycie była, bo bez tej łodzi praktycznie nie. Tak? Prosta sprawa. I teraz to samo zrobiłem raz jeszcze, albo zrobię z Państwem raz jeszcze nawet, tyle, że zmienię typ jednego atrybutu. Znaczy poddam te atrybuty ciągłe dyskretyzacji. Jak to zrobić? Ten sam algorytm, drzewa decyzyjne, data, data. Te same dane źródłowe, to samo modelowane zagadnienie, nic się nie zmienia. Tyle tylko, że tutaj na przykład chciałbym zrobić poddaj dyskretyzacji, czyli podziel na przedziały, tak? Będzie tam wiek od, nie wiem, od 1 do 15, 15, 40, strzelam. No, algorytm sobie spróbuje dopasować. Tak samo numer łodzi, co nie ma kompletnie sensu, ale spróbuję tak zrobić, liczbę dzieci, czemu nie, i liczbę tam krewnych, z którymi podróżowałem. Next. Wpisałem tu 0, tak. I mamy trzecią naszą strukturę zbudowaną wspólnie. Trzeba ją tylko przetworzyć. OK. I zobaczmy. Zobaczmy, czy widzą Państwo jakieś różnice. Survived, powiedział. I tak samo wtedy było chyba jest, prawda? Czyli tutaj wygląda tak samo, tutaj wygląda tak samo, tutaj wygląda tak samo. Podobnie wyglądają te drzewa, prawda? No dobra. To gdzie jest haczyk? Haczyk jest tutaj. O. Zostawmy na chwilę Titanika. Tu jest troszeczkę większy zbiór danych poświęcony klientom fikcyjnej firmy AdventureWorks, tak? Tym, co tam też Grzegorz pokazywał, jak ktoś sprzedawał, prawda? I teraz wcześniej, ale dokładnie w ten sposób, który zrobiłem z Państwem, zbudowałem dwa modele używające drzew decyzyjnych. One zresztą tutaj są, żeby, o, to jest tu i tu, prawda? Ewidentnie są to modele na drzewa decyzyjne, tak? Jeden i drugi. I teraz chciałbym odczytać te modele, czyli wykonać zapytanie predykcyjne. Do tego służy taki język przypominający trochę język z SQL. Tak? To wygląda trochę jak SQL, prawda? Jest select, jest funkcja predict, czyli chciałbym dowiedzieć się, ile ktoś wyda pieniędzy. I teraz to się nazywa takie zapytanie ad hoc, albo czasu rzeczywistego. Ja tu po prostu wpisałem jakieś dane. Innymi słowy, gdyby ktoś do mnie przyszedł i miał 40 lat, dwa samochody, jedno dziecko, był mężczyzną i tak dalej, to ile on u mnie wyda pieniędzy, bazując na tym, co wcześniej ten model się nauczył, tak? Te drzewo decyzyjne się nauczyło. Ma sens? Ja pokazywałem Państwu drzewo decyzyjne, które przewidywało, czy ktoś przeżyje, czy nie, a to jest drzewo decyzyjne, które mówi, ile ktoś wyda pieniędzy. I tyle. I cała różnica pomiędzy tym modelem DT-DISC a tym DT jest to, że tutaj ja atrybuty poddałem dyskretyzacji. Tak, to zrobiliśmy razem. Te same dane, ten sam algorytm, nic się nie zmieniło. Te samo pytanie, tak? I jakie będą odpowiedzi? Według mnie różne. I to tyle, jeżeli chodzi o, prawda, zaufanie do modeli data miningowych i do statystyki. Czyli co Państwu pokazuje? Dwie rzeczy. Po pierwsze, jako gdyby Państwa zadaniem było tworzenie modeli data miningowych, to tak naprawdę od Państwa zależy, jakie wyniki te modele zwrócą. Trzeba się tylko, prawda, na etapie uzgadniania projektu dowiedzieć, kto jest najważniejszy i co ma być na końcu, prawda?
A po drugie, poważnie już teraz mówiąc, to to, że zmieniając typ atrybutu możemy uzyskać takie różnice. To co dopiero jak coś więcej zmienimy. Na przykład samodzielnie podzielimy jakiś atrybut ciągły na zakresy. Albo wyliczymy ten wiek z tej daty urodzenia. Okay? Czyli morał z tej części naszego spotkania, naszego wykładu jest taki, że to przygotowanie danych ma największy wpływ na wyniki modelowania tych danych. Nie algorytm, nie narzędzie, którego użyjemy. Przygotowanie danych. I to jest to, gdzie będziemy spędzali tam 80% czasu pewnie w projekcie data miningowym. Pracując z danymi. Dlatego jesteśmy na wykładzie o danych dla data miningu. I teraz ta część powiedzmy akademicka. Jak ocenić, czy mamy wystarczająco dużo danych do data miningu? Ile w ogóle potrzebujemy danych do data miningu? Tak na oko. Jak Państwo myślą? 10 przypadków wystarczy? 100 będzie wystarczająco? 200 tysięcy jest potrzebne z jakiegoś powodu? To jaka jest dobra odpowiedź? To zależy. I to jest bardzo dobra odpowiedź, ale wtedy, ale warto też dodać, zależy od czego. Tak, to zależy od tego, co ma być badane. Bo tak naprawdę nieważne jest, czy tych danych jest dużo, czy mało, ważne, czy one są reprezentatywne dla tego, co badamy. OK? Czyli reprezentatywność danych jest najważniejsza. Ja to Państwu zaraz pokażę, że jeżeli po prostu sztucznie zrobimy, że danych będzie więcej albo mniej, to dla algorytmów data miningowych to nie będzie robiło żadnej różnicy. One są na tyle sprytne, że sobie zauważą, że próbujemy je oszukać w ten sposób. OK? To będzie pierwsza część naszego wykładu, znaczy tej szukania odpowiedzi na to pytanie, ile potrzebujemy danych do data miningu. I jak się już przekonamy, że ilość danych jako taka jest nieważna, po prostu nieistotna. No pewnie są pewne są jakieś skrajności, tak? Mam znajomych lekarzy, którzy tam doktorów habilitowanych i tak dalej, oni przygotowują różne prace naukowe i czasami mnie pytają, czy bym im pomógł ze statystyką opracować to. Nie? Tutaj mam 5 przypadków, nie? Tych 5 pacjentów, zróbmy te badania statystyczne. No i trudno coś wtedy poradzić. Znaczy robimy oczywiście te badania statystyczne, ale pomijając takie sytuacje kompletnie skrajne, no to tak naprawdę ilość danych jest nieważna dla algorytmów data miningowych. Zobaczmy. Zobaczmy, co mam na myśli. Spróbujmy sobie zrobić coś takiego. Sztucznie zwiększymy ilość danych. Ja to już zrobiłem, żeby było troszkę szybciej, ale pokażę Państwu, co zrobiłem. Czyli tak. To już Państwo wiedzą, że to są pasażerowie Titanica, prawda? I że było ich na pokładzie 1300 osób mniej więcej, tak? Świetnie. To teraz ja sobie zbudowałem tabelę, która ma dokładnie taką samą strukturę i wstawiłem do tej tabeli dane z tamtej tabeli 50 razy. OK? I jak Państwo widzą, mam teraz poważny zestaw danych. No teraz już można robić statystyki, tak? No dobra, czyli wiedzą już Państwo, skąd bierzemy dane. To teraz zobaczmy, co na to modele powiedzą. Czyli tak, zbudujemy sobie szybciutko nowe modele. Pierwszy zbudujemy, teraz będzie drzewo decyzyjne oczywiście, czemu nie? Titanic. Wszystko tu, bo szybciej się wybiera niż odklikuje, prawda? Potem mówię o wyborze wizualizatora drzewa, name wyrzucamy. Next, nic tutaj nie zmieniamy, wszystkie dane do treningu. Titanic czwarty, tylko żeby zapamiętać sobie to muszę. I od razu przetwórzmy tą strukturę i ten model. OK, prawie. Dobrze. A drugi, jak się Państwo domyślają, zbudujemy identyczny. Trzeba zbudować nową strukturę niestety, bo nie możemy w jednej strukturze używać dwóch różnych źródeł danych. Czyli zbudujemy sobie drugą strukturę, drzewo decyzyjne, tylko że tym razem weźmiemy tą tabelę. A reszta bez zmian. Tu i tu bez zmian, to odznaczamy.
next, next, wszystkie dane do treningu, finish. No, ten się nazywa w ten sposób. Dobra. I przetwarzamy to. I teraz chodzi o to, czy będą jakieś różnice w wynikach, czy wizualizator pokaże nam różne drzewa. Jak Państwo myślą? Drobne różnice będą, ale my je skorygujemy bardzo szybko. I to będzie kolejne przesłanie praktyczne z tej części naszego wykładu, bo informacja ukryta w tych danych jest dokładnie taka sama, tak? Nie wprowadziłem tam żadnej nowej informacji, nie zgubiłem żadnych zależności pomiędzy danymi, które tam były. To jest ta sama informacja ukryta w troszeczkę innych danych, po prostu jednych danych jest więcej. Ale jak popatrzymy sobie na drzewo pierwsze, to tutaj, może nawet jak będziemy patrzyli na drzewo na wiek, to też się to okaże. I to tutaj, home destination embarked, coś takiego, a tu było, nie, to wróć, popatrzmy jednak na survived. W jednym wypadku i w drugim, żeby mieć jakąś szansę porównywania. To teraz zobaczmy. Po pierwsze, te drzewo ma tylko 5 poziomów, tak? A te drzewo ma poziomów 21. Dużo większe drzewo. Trudno pokazać. O, tu jest. OK? Czyli jakieś różnice są. Poza tym w samym drzewie też będą różnice. Z czego to wynika? Z parametryzacji tych algorytmów. I teraz tak naprawdę, jak mamy dziwnie mało danych, mniej niż zwykle, bo to są, każdy algorytm trzeba jakoś sparametryzować. Tu się Państwo pewnie ze mną zgodzą, tak? Jakieś parametry trzeba tam przyjąć. Ja ich nie określałem, czyli zostały użyte parametry domyślne. I Microsoft słusznie, podejrzewam, założył, że domyślne to jest takie, gdzie tych danych jest więcej niż 1300 przypadków. OK? I to jest cała historia. Czyli teraz dla tego modelu, gdzie z tych danych jest tylko 1300 przypadków, trzeba by po prostu ustawić parę atrybutów czy parametrów tego algorytmu. Na przykład obniżyć kompleks penalty. Kompleks penalty znaczy, jak chętnie drzewo decyzyjne utworzy nowy węzeł. Czyli zmniejszymy koszt tworzenia węzłów w drzewach decyzyjnych. I tutaj jest też taki parametr, który dość dobrze na to, minimum support. Ile musi być przypadków, żeby w ogóle powstał węzeł? OK? Węzeł to jest taki jeden kwadracik, który tam Państwo widzieli. No dobra, zbijamy to i to mocno w dół. Przetwarzamy sobie jeszcze raz tą strukturę. OK. I za chwilę się okaże, że od teraz te drzewa będą już praktycznie identyczne, czy bardzo podobne do siebie, a gdybyśmy wykonywali zapytania predykcyjne, to wyniki będą zbliżone, tak? Tam będą jakieś błędy naprawdę drobne pomiędzy nimi. Czyli to, co chciałem Państwu pokazać w tym momencie, tak, odświeżmy, to 21 nam się nie udało, ale widać, że poziomów już jest 10, nie? Drzewo się troszeczkę rozrosło. Większe drzewo wcale nie znaczy lepsze drzewo, tak przy okazji. Po prostu większe. To, że ilość danych, ilość przypadków, wierszy w tabeli jest tak naprawdę bez znaczenia. Jesteśmy w stanie to skorygować parametrami algorytmów. I tyle. Przepraszam. To teraz. Druga część. Wiemy już, że danych może być mniej lub więcej, a my utrzymamy te same wyniki, ale nie może ich być za mało, bo muszą być reprezentatywne, tak? To teraz jak ocenić tą reprezentatywność tych danych? I okazuje się, że statystycy już odpowiedzieli nam na to pytanie jakiś czas temu i musimy po prostu skorzystać z ich doświadczeń. Bo statystycy mają różne miary opisujące duże zbiory danych, czy zbiory danych. Jedną z takich miar, którą się posługują, oprócz średniej, która jest zdecydowanie nadużywana, tak? W każdym to możemy przeczytać, jaka jest średnia czegokolwiek, nie wiem, pensji w Warszawie, jest odchylenie standardowe. Odchylenie standardowe jest dużo ciekawszą miarą, bo ono coś rzeczywiście pokazuje, w przeciwieństwie do tej średniej. Odchylenie standardowe jest miarą zmienności danych.
Odchylenie standardowe to jest to, jak daleko, średnio rzecz biorąc, dany przypadek leży od tej wartości średniej, tak? Tak się to liczy. Jasna sprawa. Czyli im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność próbki. Jest taka zależność. No i taką informację, jak dysponujemy, to możemy dojść do ciekawych konkluzji. Zobaczmy. Czyli po pierwsze, zobaczmy sobie, jak się rozkładają nasze dane. Można to zrobić w ten sposób, że po prostu policzymy, ile razy występuje jakaś wartość. Tutaj trochę kodu SQL-owego teraz przez te 10 minut Państwu pokażę, bo mam przetrzymać Państwa trochę dłużej, od razu uprzedzam. Nie wyjdziemy o 13, bo jeszcze nie jest gotowa kawa. No i to wygląda w ten sposób, tak? O, ileś razy występuje wartość null, ileś wartość 3. Tylko proszę zwrócić uwagę, niepokojąca sytuacja jest taka, że jak się zwiększyła liczba danych, to ta częstotliwość też się zmieniła. Co ma sens, tak? Ale ja bym tak nie chciał. Ja bym chciał znaleźć miarę niezależną od ilości przypadków, bo wiemy już, że ilość przypadków jest nieważna. No i daje się to zrobić. Już Państwu pokażę jak, ale najpierw sobie to zwizualizujemy. To są wszystkie dane. Jak często występuje wiek, tak? I widać, że niepodany wiek był tyle razy i potem taki rozkład. Histogramik, prawda? Jak sobie to znormalizuję, czyli podzielę sobie przez liczbę przypadków po prostu tą wartość, co przed chwilą widzieliśmy, to się okaże, że ten kształt i ten kształt są dziwnie podobne. One są identyczne. Muszą. Ale od teraz już liczba przypadków jest nieważna i zawsze dostanę, że 20% to są wartości 0, tak? Że 0,7, tam 7% to jest wiek 9 lat, ok? Świetnie, no to wracamy do kodu. To, jak już to wiemy, to teraz jeszcze jest taka sytuacja, że jak będę sobie wybierał próbkę danych, to ten rozkład będzie różny. Zacznijmy od bardzo małej próbki. Wybieram 20 wierszy i liczę to, co tam właśnie Państwu powiedziałem, że liczę, tak? Znormalizowanie częstotliwości występowania każdego wieku. I popatrzmy na wyniki. Po pierwsze dostałem 17 wierszy. Null jest 0,15. Jeszcze raz to puścimy. O, zupełnie inaczej. Tylko 14 wierszy i null jest częściej. Widzą Państwo różnicę przy każdym uruchomieniu? Ok. A jak Państwo myślą, gdybyśmy tutaj zrobili nie 20, tylko 200, to co? Coś się zmieni ze zmiennością tej próbki? Przede wszystkim wierszy jest dużo więcej, nie? Czyli jakby reprezentujemy cały zakres wartości wreszcie, albo pełniejszy zakres wartości. Po drugie, te różnice ciągle są, ale jakby mniejsze. Powinno tak być, nie? Powinno tak być. No i to sobie wizualizujemy w Excelu w ten sposób. O. Czyli mam tutaj różne próbki, tak? Zaczynając od tych 10, 100, 500, 1000 i całą populację. Ja je sobie tutaj narysowałem. Prawie mi się udało dopasować, chyba mi się nawet udało dopasować rozdzielczość do rzutnika. O. I widzą Państwo coś ciekawego. Ten kształt to jest kształt wzorcowy. To jest na pewno reprezentatywne dane, bo to są po prostu dane. Natomiast im bardziej ten kształt odbiega od tego kształtu wzorcowego, tym gorzej dla mnie. Tak? Świetnie. I jak im większą mam próbkę, tym bardziej mój kształt przypomina ten kształt wzorcowy. Oczywiste sprawy. No to na tym etapie jesteśmy w stanie zacząć używać tej, no bo rysować takie wykresy dla 75 par, nie da rady. Ale możemy liczyć to odchylenie standardowe przecież. Odchylenie standardowe jest miarą liczbową dokładnie tego, co tam pokazywałem Państwu graficznie w Excelu. Zmienności próbki. To zobaczmy. Odchylenie standardowe jest 2,39, jeżeli chodzi o wiek. Dla tej tabeli Titanic 50 też jest 2,39. To dobrze, bo mają być takie same. Świetnie. A teraz w zależności od tego, jaka jest duża próbka, to odchylenie jest bardzo różne, nie? Tutaj są przykładowe wyniki. Ok? To już nie trzeba tego rysować. Potrafimy to sobie policzyć. Jest szybciej i prościej. Świetnie. To zostało tylko jeszcze jeden problem do rozwiązania. I mamy nasze odpowiedź na nasze pytanie. Jaki problem nam został do rozwiązania, jak Państwo myślą? W projektach data miningowych
nie wiem, mamy oszacować cokolwiek, szanse partii X na wygranie następnych wyborów. No nie zapytamy wszystkich, prawda? Nie, tak się nie, czasami się nie da, bo populacja jest za duża, czasami jest w ogóle nieskończona, czasami się za szybko zmienia, a najczęściej się po prostu nie opłaca tego robić. Czyli zawsze musimy bazować na próbce. Czyli brakuje nam tego wzorcowego kształtu. Nie wiemy, jakie jest odchylenie standardowe całej populacji. Wiemy tylko, jakie jest odchylenie standardowe poszczególnych próbek. Okay? I tutaj znowu przychodzi nam na pomoc pewien zaobserwowany przez statystyków fakt, zjawisko, które się nazywa zbieżnością do średniej. Okazuje się mianowicie, że wraz ze wzrostem próbki jej zmienność maleje. I co więcej, coraz bardziej próbka przypomina faktyczne dane, tą populację, z której została wybrana. Okay? To też jest dość intuicyjne tak naprawdę. Nie? Jak zapytamy 100 osób z 10 tysięcy znajomych, to będziemy mieli mniej więcej taką opinię. Jak zapytamy 500 osób, to będziemy troszeczkę pewniejsi co do tego, co się dowiedzieliśmy. Okay. No to jesteśmy już teraz na etapie, że tak naprawdę nie potrzebujemy tej końcowej tego wzorcowego wykresu albo tego wzorcowego odchylenia 2,39. Musimy tylko zwiększać sobie coraz bardziej próbkę i porównywać zmienność poszczególnych próbek, aż te zmienności pomiędzy próbką x i x plus 1 będą tak małe, że poczujemy się dostatecznie pewnie. I tyle. Będziemy mieli odpowiedź na pytanie postawione w zagajeniu, ile potrzebujemy danych do data miningu. I daje się to zrobić, znaleźć odpowiedź na to pytanie, tylko tutaj trochę tego SQL-a trzeba więcej napisać. Czyli co? Zbudujemy sobie tabelę tymczasową, gdzie będę przechowywał te odchylenia poszczególnych próbek. To jest punkt pierwszy. A teraz dla próbki na przykład zacznę od 100 i będę sobie te próbki zwiększał o 100, aż dojdę do 1400, bo jak Państwo pamiętają, na Titaniku było 1300 z kawałkiem osób, prawda? Dobra, czyli będę miał dla próbki 100, 200, 300 i tak dalej, odchylenie standardowe zapisane tutaj, tak? Świetnie. To tak robię. I zobaczmy, co się tam zapisało. I ciągle nie... No, znaczy, to, o czym mówiliśmy, może tutaj tak rzeczywiście się... Jest tak, jak mówiliśmy, nie? Zbliża się do wartości wzorcowej. Ale troszeczkę lepiej będziemy to widzieli, jak sobie użyjemy pewnych nowych funkcji analitycznych SQL-a 2012, takich jak lag, które nam pozwoli porównać tą wartość z wartością wiersz poprzedni. SQL to już nie jest język operowania na zbiorach. Znaczy, to ciągle są zbiory, ale możemy się odwoływać do kolejności. Bardzo fajna sprawa. I teraz sobie zobaczmy, jak to wygląda. O. I teraz widzimy różnice pomiędzy poszczególnymi wartościami. I to jest ta różnica, która nam maleje. Maleje, tak? I to jest odpowiedź na nasze pytanie. Okay? W którymś momencie próbka jest wystarczająco duża, żeby być reprezentatywna. Uznajmy, że dla wieku to będzie pewnie około 900 czy 1000 przypadków, tak? Tutaj ta zmienność widocznie była dość duża. To samo można zrobić, co już Państwu tylko pokażę tutaj na kodzie, dla atrybutów dyskretnych. Yearly income lepiej to pokazuje, bo tam jest większa ilość danych, ale dla atrybutów dyskretnych takich jak wykształcenie. Bo ja zliczam, jak często występuje jakaś wartość. To ja mogę policzyć, ile osób było z wykształceniem podstawowym, średnim, wyższym czy jakimś tam innym. A nie tylko, dlaczego o tym mówię, bo trudno się liczy średnią z wykształcenia, jak ktoś ma po prostu dyskretnie podaje to wykształcenie, prawda? Ale ten metoda działa w każdym wypadku. Ten pomysł jest pomysłem uniwersalnym i w dodatku można to zrobić automatycznie dla kilku różnych atrybutów, nie tak dla każdego osobno, prawda? Dlaczego mielibyśmy to robić sobie dla każdego atrybutu osobno, skoro możemy to zrobić w ten sposób, jeżeli dobrze zaznaczam. Może dobrze. O, no, prawie dobrze. Dla różnych atrybutów, prawda? I dla różnych wielkości próbek. Dlaczego to pokazuję? Nie dlatego, żeby Państwu pokazać, ile tutaj, prawda, do SQL-a przygotowałem, tylko dlatego, żeby odpowiedzieć na pytanie, znaczy, żeby być zgodny z tym, co powiedziałem na początku. Musimy mieć narzędzia i techniki, które pozwalą nam w miarę szybko robić coś na dużej ilości danych, na dużej ilości kolumn, atrybutów, prawda? To pozwala tak właśnie w ten sposób pracować.
Czyli co? Udało nam, mam nadzieję, udało mi się pokazać Państwu, że data mining, jeżeli chodzi o tą sprawę techniczną, zbudować strukturę, zbudować model, to nie jest specjalnie wymagająca sytuacja. Można to zrobić szybko i łatwo, ale że to, co uzyskamy, w dużym stopniu zależy od tego, jak przygotowaliśmy dane. Że po pierwsze musieliśmy te dane, mówię o tym, bo przeskakujemy ten problem brakujących danych. Tak jak umawialiśmy się na początku, 45 minut na 3 pytania to troszeczkę za mało. To, co uzyskamy w wyniku modelowania, będzie zależało od tego, jak przygotowaliśmy dane. Żeby je przygotować, najpierw musimy je poznać. To w ogóle samo sobie będzie miało wartość biznesową. Mogę Państwu powiedzieć z doświadczenia, jak się... Z mojego doświadczenia wygląda tak. Udane projekty data miningowe to są takie, gdzie klient jest zaangażowany w projekt. Jest tam kilka osób, jakiś analityk, a programista i administrator baz danych, którzy, albo po kilku z każdego działu, którzy siedzą razem z nami i opowiadają nam o danych. Mówią, o to wyszło tak, to ma sens, to nie ma sensu. Jak ktoś po prostu dzwoni i mówi, tutaj jest zbiór danych, tam ZIP przyjedzie pocztą, nie, proszę je przeanalizować i powiedzieć nam, co mam zrobić, żeby w przyszłym roku zarobić więcej. To taki projekt się kończy, no, różnie. Musimy poznać dane i wiedzą Państwo, jak to między to zrobić. Po drugie, musimy przygotować dane, bo przykład z tym drzewem decyzyjnym miał Państwu uświadomić, że to wpłynie na wyniki. Tak? Musimy przygotować te dane. I po trzecie, jedno z takich klasycznych pytań data miningu, czy eksploracji danych, to jest, czy ja mam wystarczającą ilość danych? I teraz Państwo już wiedzą, jak na to pytanie odpowiedzieć. Co prawda, nie potrafią Państwo powiedzieć, potrzebne jest, nie wiem, 723 tysiące wierszy, ale potrafią Państwo powiedzieć, tyle ile mam, to jest ciągle za mało. Ok? Bo ciągle zmienność na wszystkich próbkach, a już dojechałem do 100% tego, co mam, jest duża. No przykro mi, mogę zbudować ten model, ale wyniki będą nieadekwatne do rzeczywistości. Model może być bardzo dokładny, tylko że jak ktoś go spróbuje wdrożyć, to się okaże, że w rzeczywistości było inaczej. Ok? To są te trzy rzeczy, które chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć. Dziękuję.